Siemanko, jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. Dzisiaj tak na stojąco, więc ci, którzy nie oglądają mnie na moim kanale, dajcie znać, czy taka sceneria Wam się podoba, czy jest lepsza, gorsza, a może lepiej ją przeplatać z tą, jaka była poprzednia, czyli raz stać, raz siedzieć, w zależności od tego, jak będzie mi się chciało. Dajcie koniecznie znać, zostawcie te suba na naszym kanale i pamiętajcie, że do dzisiaj trwa konkurs, do którego link macie w opisie pod filmem. A dzisiaj zajmiemy się naprawdę ciekawymi rzeczami. No, jesteśmy praktycznie przed dzień premiery Intel 12 generacji, więc będzie o nich dużo, ale będzie też o krypto, będzie też o lisie SU i zakończeniu kryzysu niedoboru komponentów komputerowych, który ona wieszczy, ale czy do końca to się sprawdzi? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku, więc już teraz zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od spraw kryptowalut i braku energii, ponieważ Chiny ostatnimi czasy obcinają dostawę energii do dużych fabryk, takich jak Nvidia, jak AMD, tam gdzie są składane komponenty do komputerów, płyty główne, karty graficzne, te fabryki będą miały obcięte dostawy energii. Co za tym idzie, będą musiały robić przestoje w produkcji. A co za tym idzie, wszystko będzie jeszcze droższe. Jakby obcięcia energii nie spotkają tych firm, które produkują coś, co musi być ciągle podłączone pod energię elektryczną, na przykład wafle krzemowe, tam wyłączenie energii wiązałoby się z ogromnymi stratami samego materiału, więc nie byłaby to żadna ekologia czy też oszczędność. Oczywiście Chiny w tym przypadku tłumaczą się ekologią, ale no pewnie jest jakieś drugie dno, które ma na celu czy to podbicie cen produktów, czy też po prostu wywarcie presji na te firmy, które jakby nie patrzeć są amerykańskie, więc poniekąd może to być jakaś zemsta za Huawei'a. Chiny też ostatnimi czasy zakazały absolutnie wszystkiego, co związane z kryptowalutami, wydobycia, sprzedaży, handlu. Jest to absolutnie nielegalne. Ale Elon Musk twierdzi, że takie działania są absolutnie niewystarczające, żeby zabić kryptowaluty. W ogóle kryptowalut nie da się zabić. I tutaj ja się akurat z nim zgadzam. Wydaje mi się, że jest to taki twór, który będzie przeżywał swoje wzloty i upadki, ale zawsze będzie istniał. Nie widzę tutaj ani powodu, ani żadnych działań, które byłyby w stanie doprowadzić do tego, żeby kryptowaluty upadły. Elon twierdzi, że można je spowolnić i faktycznie takimi działaniami jak Chiny, wszystkie rządy na całym świecie mogłyby spowolnić kryptowaluty. Pytanie, po co miałyby to robić? Z jednej strony faktycznie gigantyczne zużycie energii przez kopanie kryptowalut, no ale z drugiej strony też brak możliwości kontrolowania ludzi, którzy takimi kryptowalutami się posługują, no to jakby popycha rządy do tego, żeby jednak te kryptowaluty złapać w ryzy. I no, jak założenie na samym początku było słuszne, czyli wolność dla wszystkich, wolność transakcji, tak prawda jest taka, że w kryptowalutowym rynku też nie ma wolności, bo rządzą nim zamiast rządów to po prostu wieloryby, te przedsiębiorstwa czy ludzie, którzy dysponują bardzo dużą ilością woluminów. Jakby świadczy o tym, jaka to jest potęga, fakt, że ostatnio firma Stronghold Crypto Mining zakupiła całą elektrownię węglową, która borykała się z problemami finansowymi. Elektrownia znajdowała się w Pensylwanii. Zakupili i zamierzają wykorzystać ją do kopania bitcoinów. Na chwilę obecną 1800 koparek będzie pracować, ale finalnie ma pracować ich aż 22 tysiące w roku przyszłym, więc potęga, są w stanie wykupować elektrownie węglowe na swoją korzyść. Też już były w przeszłości, nawet w podsumowaniach tygodnia, informacje podawane Wam przeze mnie, że podpinają się pod elektrownie atomowe, wykupują tam sobie pakiety energii, więc jest to naprawdę lukratywny biznes, a jeżeli gdzieś jest pieniądz, to bardzo ciężko to zatrzymać. Więc już odejdźmy od kryptowalut, które poniekąd są problemem wszelkiego rodzaju zwyżek cen na rynku, ale te problemy to nie tylko kryptowaluty i zwiększone zapotrzebowanie
na karty graficzne, to też na przykład podwyżki cen miedzi, ponieważ takie wiadomości nas dochodzą, że miedź idzie w górę, co za tym idzie, płyty główne i karty graficzne też pójdą w górę z tego względu, że bardzo duża ilość miedzi jest używana właśnie do produkcji tych komponentów komputerowych. Natomiast z drugiej strony Lisa Su, czyli CEO AMD, wieszczy, że no już pod koniec przyszłego roku tak naprawdę dostępność i ceny się poprawią. Ja mówię, że nie sądzę z tego względu, że no miałem na ten temat bardzo duży wywód na swoim odcinku, ale moim zdaniem koniec przyszłego roku to duże premiery, to Intel 13 generacja, Zen 4, to nowe RTX-y, to nowe RX-y, jak również prawdopodobnie nowa konsola Switch od Nintendo. Przy tak dużej ilości premier i zapotrzebowaniu na wyprodukowanie nowych komponentów, no nie sądzę, żeby pod koniec przyszłego roku te ceny wyglądały jakoś lepiej. Ale jak już jesteśmy przy Lisie Su, jest to pierwsza kobieta, która została nagrodzona medalem imienia Roberta Noyce'a, przyznawana przez branżę elektryczno-elektroniczną, a został on ufundowany przez Intela za znaczący wkład w rozwój właśnie elektroniki mikroprocesorów. No i nie da się tego ukryć. Lisa Su zrobiła naprawdę bardzo dużo dla branży, a na pewno bardzo dużo zrobiła dla AMD. Została tam zatrudniona w 2012 roku, ale nie była jeszcze wtedy CEO, była zaledwie jednym z dyrektorów departamentu, ale później jak została CEO, to wprowadziła AMD naprawdę na ścieżkę w dobrą stronę i widać, że AMD cały czas tą ścieżką kroczy. W momencie jak Lisa Su przejmowała władzę w AMD, no to ta firma była warta zaledwie 3-4 miliardy dolarów. W tym momencie jest to 60-70 miliardów dolarów, więc no sami wiecie, jak w ciągu ostatnich 3-4 lat od czasu dojścia Lisy do władzy zmienił się rynek zarówno procesorów, jak i kart graficznych i bardzo fajnie. A jak już jesteśmy przy tym drugim, czyli kartach graficznych, no to nowe, nadchodzące RX-y serii 7000 mają być mocarne. Niskośredniopułkowy RX 7600 ma mieć moc zbliżoną do obecnych flagówek, czyli RX-a 6900. Tak mówi się, że rdzeń oznaczony numerem 33 ma mieć wydajność rdzenia, jaki teraz jest oznaczony numerem 21. Przypominam, w AMD to wygląda tak, że najmocniejsze rdzenie to 21, później 22 i teraz 23. Są to RX 6600 XT i nadchodzący 6600, więc ich odpowiednik 33 ma być tak mocny, jak aktualnie najmocniejsze RDNA 2. Niesamowita sprawa i na to czekam. A teraz przechodzimy już do Intela, ponieważ premiera zbliża się wielkimi krokami. Skąd to wiemy? Ano, MSI przez przypadek się wygadało, ponieważ zapowiedzieli oni, że do wszystkich ich chłodzeń typu IO zostaną dostarczone kity montażowe właśnie pod Ard Lake, ponieważ jak ktoś jeszcze nie wie, zmienia się rozstawienie otworów do montowania chłodzenia. No i MSI, podając tą informację, oczywiście w notce prasowej nie podała daty, ale na stronie, jak już wchodziliśmy do rejestracji, żeby popatrzeć, czy możemy zamówić taki zestaw, wyświetlała się data 4 listopada i to będzie prawdopodobna data debiutu tych procesorów. Nie wiemy jeszcze, czy spadnie wtedy NDA, czy pojawią się w sklepie, ale biorąc pod uwagę to, że na 26 października według doniesień Videocards zostały zaplanowane zniesienia wszelkiego rodzaju NDA-ów, jak i konferencje Intela, no to możemy podejrzewać, że data 4 listopada jest datą wprowadzenia już tych procesorów do sprzedaży. A tutaj naprawdę mogą one zamieszać na rynku, ponieważ według najnowszych benchmarków, taki Intel i9-12900BSK, czyli procesor bez możliwości podkręcania i na niższych zegarach niż jego flagowy odpowiednik, wyprzedza o 13% w teście jednowątkowym poprzedniego flagowca 11900K i aż o 30% w teście wielowątkowym, więc jest tutaj totalny upgrade, jak również jego mocarniejszy brat, czyli 12900K, ten z możliwością podkręcania aż o 30% wyprzedził Ryzena 5 950X w teście Ashes of Singularity. Natomiast
jest to test, który dopuszczał tylko 24 wątki, więc było to takie troszeczkę śliskie, zresztą już Wam o tym mówiłem. Natomiast w innym teście, w Cinebenchu, też wyprzedził on 5950X i to nie tylko w teście na jeden wątek o astronomiczne 20%, a na teście wielowątkowym też wyprzedził procesor, który dysponuje 32 wątkami, a przypominam, Intel dysponuje tylko albo może aż 24 wątkami. Pozostając jeszcze w temacie i9, no to jest ona już w Chinach sprzedawana na czarnym rynku. Po pierwsze, wyciekła opakowanie tej i9, jak i 5 i 7. Te procesory nie flagowe, czyli nie 12900K, a 12600K, 12700K, jak i 12900 bez K będą sprzedawane w stosunkowo zwykłych kartonowych pudełkach, tak jak widzieliśmy do tej pory, takie cienkie kartonowe prostokątne pudełka. Natomiast flagówka 12900K będzie dostarczana w dużym sześciokątnym pudełku z takim waflem krzemowym i pytanie, czy jest to prawdziwy wafel krzemowy, czy po prostu kawałek plastiku stylizowany na taki wafel krzemowy. Byłoby to naprawdę ciekawe, jeżeli byłby to jakiś odpad, czy to nawet z produkcji dysków, z czegokolwiek, jakiś krzemowy odpad dodawany do tych procesorów, byłoby naprawdę ciekawie. Ale czy tak będzie? Raczej nie sądzę. Krzem i wafle krzemowe to droga sprawa i nawet no, odpadki są rzadkością z tego względu, że nie mogą fabryki pozwolić sobie na dużą ilość generowania odpadków, bo to zwiększałoby koszty. A jak już jesteśmy przy fabrykach, to Intel rozpoczął budowę Fab52 oraz Fab63. Dwóch fabryk w swoim kampusie w Stanach Zjednoczonych, które mają konkurować z TSMC poprzez świadczenie usług dla choćby Qualcomma, jak i Amazona. Tak, to są fabryki, które nie będą produkować procesorów Intela, a będą świadczyć właśnie zewnętrzne usługi, tak jak do tej pory robi to na przykład Samsung albo TSMC. Intel chce wejść na rynek jako podwykonawca i jest to bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ no, dwie firmy są absolutnym hegemonem na tym rynku, jeżeli chodzi o produkowanie nie swoich konstrukcji, i mowa tu o Samsungu i TSMC. Intel jest największym producentem, ale skupia się raczej wokół swoich konstrukcji, a teraz chce dołączyć do tego wyścigu o portfele, czy to AMD, czy NVIDIA, czy już choćby zaklepanego Qualcomma albo Amazona. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądać. No i cóż, to by było na tyle. Ja Was zapraszam do konkursu, zapraszam Was też na naszą stronę, tam dużo, dużo więcej ciekawych newsów. Ja wybieram tylko te najciekawsze. Jak Wy macie jakieś ciekawe, no to też podsyłajcie do mnie. No i cóż, piszcie w komentarzach, o czym może byście chcieli usłyszeć, ale pamiętajcie, zostawiajcie sobie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie, to możecie zostawić w dół i napisać, co jest do poprawy, a ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia za tydzień. Cześć!